Witajcie ponownie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest Caterpillarowi wykonanemu przez Drake Interplanetary. Caterpillar jest bardzo interesującym statkiem ze względu na swoją modularność oraz specjalny moduł dowodzenia. Tym dwóm cechom poświęcę więcej czasu w dalszej części wideo. Jest to najdłuższy obecnie dostępny statek w grze. Posiada 111,5 metra długości, górując nad Starfarerem, który ma równe 100 metrów. W domyślnej wersji jest to statek transportowy wyposażony w 5 modułów towarowych, z czego jeden to moduł frontowy. Posiada dwie wieżyczki wyposażone w działa czwartego poziomu oraz 4 działka drugiego poziomu przyczepione do modułu dowodzenia. Dwa są przyczepione na gimbalach oraz dwa na wieżyczce kontrolowanej przez pilota. We wszystkich zastosowano działka laserowe Beringa. W przypadku wieżyczek jest to M6A, w przypadku dział zamocowanych na stałe jest to M4A. Domyślnie statek nie posiada rakiet. Jeżeli chodzi o użyteczność uzbrojenia, to wieżyczki sprawdzają się dość dobrze, ale nie mają pokrycia na boki i na tył statku. Tworzy to sporą przestrzeń, którą dobry pilot myśliwca może łatwo wykorzystać. Działka z modułu dowodzenia wymagają, aby statek był skierowany w kierunku celu. Przy statku tej wielkości może to nie być proste. Przednia wieżyczka ma dodatkowe wyzwanie, ponieważ przednia część statku porusza się dość intensywnie przy wszelkich manewrach. Na pewno nie będzie to ułatwiało celowania. Prawdziwą skuteczność boju będziemy mogli zobaczyć dopiero, jak zostanie poprawiona mechanika wieżyczek, czyli w okolicy wersji 3.0. Statek posiada tarczę piątego poziomu, która działa, natomiast przy statku tej wielkości nie jest zachwycająca. Caterpillar jest dość wytrzymały, ale nie jest to pancerna puszka. Posiada olbrzymie odsłonięte silniki, które bardzo szybko stawią się celem ataku, a to oznacza, że będzie stosunkowo łatwo go unieruchomić. Osobiście nie latałbym tym statkiem z samymi NPC-ami bez dodatkowej ochrony. Co prawda strona podaje pojemność Caterpillara na 512 jednostek, to jest to wartość minimalna założona przez twórców. Mimo tego, że Caterpillar został bardzo powiększony, może się okazać, że wartość ta jest jednak bliższa prawdzie niż podejrzewamy. Z prostych obliczeń wychodzi, że pojedynczy moduł hangarowy zawiera około 500 metrów sześciennych. Nie uwzględnia to jednak kształtu samego statku, ścian i co ważniejsze przejść. W każdym module są dwa przejścia. Jedno przez środek, szerokie na tyle, żeby można było przetransportować kontener, oraz przejście na podwieszonej kładce. To może spowodować, że końcowa ilość towaru nie przekroczy 150 jednostek na moduł, co daje nam 750 jednostek w całości. Warto jednak powiedzieć, że są to szacowania i równie dobrze pojedynczy moduł może mieć 250 jednostek, co daje nam ostatecznie wartość 1250 jednostek. Warto tu jednak nadmienić, że co prawda moduł frontowy ma inną budowę, to jego końcowa pojemność nie będzie się mocno różnić od pojemności pozostałych modułów, choć powinna być odrobinkę wyższa. W ten sposób Caterpillar ma szansę wypełnić niszę między małymi statkami transportowymi, a większymi potworami. Wiemy już, że ten statek nie będzie wygrywał w starciach z myśliwcami, a w starciu z dużymi transporterami zostaje daleko w tyle. Co więc go wyróżnia? Otóż jest to statek modularny, posiada on 4 moduły główne oraz moduł frontowy. Domyślnie dostajemy tylko moduły transportowe, ale w przyszłości będzie możliwość zakupu innych modułów. To właśnie one czynią Caterpillar atrakcyjnym, ponieważ pozwalają mocno zmienić jego funkcjonalność. Przyjrzyjmy się jednak modułom głównym. Na starcie jednak muszę wspomnieć, że żaden z nich jeszcze nie powstał, więc informacja, którą za chwilkę przekażę, jest tylko pomysłem opracowanym przez CIG. Moduł transportowy służy do przewożenia towaru. Pojemności jeszcze nie znam, ale szacuję ją na 150 do 250 jednostek. Crew modul albo personel modul, czyli moduł dla załogi. Jest to moduł posiadający dodatkowe łóżka i przebieralnie z szafkami oraz terminale na górze. Moduł, jak właściwie każdy moduł posiadający łóżka, zawiera również niezbędne systemy dla utrzymania tej załogi, co będzie miało bardzo duże znaczenie, dlatego że zwiększa maksymalną ilość załogi, którą statek może posiadać. Armory, czyli zbrojownia. Będzie posiadać szafki na uzbrojenie i mały warsztat pozwalający dokonywać zmian w uzbrojeniu. Na temat funkcjonalności warsztatu było do tej pory bardzo mało informacji, w związku z tym ciężko jest coś więcej na jego temat powiedzieć. Workshop and Shop Module, czyli mobilny sklep z warsztatem. Sklep będzie pozwalał na bezpośrednią sprzedaż znalezionych modułów, towarów i tym podobnych. Oznacza to, że właściwie dowolny gracz będzie mógł wejść na pokład naszego statku i kupić bezpośrednio od nas coś ciekawego. Jest to mniejsza wersja tego, na co będzie pozwalał Banu Merchantman. Medical Bay, czyli ambulatorium. Jest to miejsce, w którym można na szybko poskładać gracza lub NPC-a. Nie będzie on tak wydajny jak pełen szpital na pokładzie Endeavora,
ale i tak będzie pełnił bardzo ważną rolę i posiadanie go może stanowić różnicę między życiem a śmiercią. Mobile Salvage and Chop Shop, czyli złomownia? Jest to mobilny warsztat przeznaczony do rozkładania sprzętu na czynniki pierwsze, czyli jeżeli znajdziemy gdzieś w kosmosie wrak, to ten moduł pozwoli nam odzyskać z niego znacznie więcej niż tylko zbierając fragmenty, które się walają. Będzie posiadał specjalne szczypce, stoły i inne narzędzia, które są niezbędne do rozkładania sprzętu na czynniki pierwsze. Baraks, czyli baraki. Z tego co zostało powiedziane, zawiera tylko łóżka, przebieralnię i niewielki stół, żeby można było sobie przy nim zjeść albo robić inne rzeczy. Najważniejszą sprawą jednak jest to, że moduł zwiększa nam maksymalną ilość załogi, którą możemy posiadać, a w tym wypadku raczej Marines, których możemy zabrać na pokład. Jeżeli wierzyć planom, które były dla tego modułu, moduł pozwala na zabranie ponad 10 dodatkowych Marines na pokład, co może dla nas mieć bardzo duże znaczenie. Docking Bay albo Docking Collar Module, czyli moduł dokujący. Ten specyficzny moduł jest o tyle ciekawy, że pozwala zadokować 4 statkom naraz. Do tej pory powiedziano, że ten moduł może pozwolić stworzyć z Caterpillara miejsce spotkań albo mobilną bazę. Jest to na pewno bardzo ciekawa koncepcja. Missile Bay, czyli moduł rakietowy. Jest to moduł, który ma dodać możliwość strzelania z rakiet. Nie jest powiedziane, jakiej wielkości rakiety by obsługiwał, ale biorąc pod uwagę, że jest to cały moduł, obstawiałbym minimum rakiety 4. poziomu. Wiadomo również, że są plany dla modułów frontowych, ale na ten moment nie mamy żadnych szczegółów. Wiadomo, że moduł frontowy ma pomieścić 2 Dragonfly'e, które w razie czego mogą opuścić nasz statek i wspomagać w wszelkich akcjach, które wykonujemy. CIC nie wyklucza dodania dodatkowych modułów, ale nie należy się raczej ich spodziewać przed wypuszczeniem gry. Niemniej wiadomo, że mają być moduły innych producentów pasujące do Caterpillara. Warto jeszcze wspomnieć, że każdy z modułów stanowi integralną część, a więc rozhermetyzowanie jednego z nich nie powoduje utraty szczelności w pozostałych. Ile osób jest potrzebne do obsługi tego statku? To jest pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ze względu na dużą modularność statek może wymagać różnej ilości załogi. Na pewno będzie wymagał pilota, inżyniera i ze 2 osób do obsługi wieżyczek. Jest to więc zestaw minimum. Jeżeli jednak zamierzamy obsługiwać dodatkowe moduły jak medyczny czy warsztat, to ta ilość będzie rosła. Domyślna jakość systemu utrzymywania życia pozwala na 5 osób załogi, ale ta liczba będzie się zmieniała wraz z zamontowanymi dodatkowymi modułami. W szczególności same baraki będą nam pozwalać na zabranie co najmniej dodatkowych 10 osób. Oczywiste jest więc, że systemy muszą się do tego przystosować. O czym jeszcze warto wspomnieć? Statek posiada duże zbiorniki paliwa i możliwość dołożenia dodatkowych 2 zbiorników. Twórcy mają wizję, że statek może służyć jako statek kolonizacyjny, gdzie ludzie ładują wszystko, co im potrzebne i wyruszają w podbój kosmosu. Caterpillar posiada wbudowany moduł odpowiadający obecnym dźwigom, czyli pozwalający na manipulowanie towarem lub szczątkami statków latającymi w kosmosie. Ułatwi to znacznie zbieranie towaru, któremu ktoś wypadł z ładowni, lub szczątków latających w przestrzeni, które można przygarnąć i zezłomować. Unikalną częścią Caterpillara jest Command Module, czyli moduł dowodzenia. Jest to tak naprawdę osobny statek przyczepiony do reszty kadłuba. Moduł ten jest miejscem, z którego pilot prowadzi statek, ale jednocześnie w razie potrzeby moduł można odłączyć. W takim przypadku moduł dowodzenia staje się swojego rodzaju kapsułą ratunkową, jak również osobnym statkiem. Warto jednak powiedzieć, że główna część statku nie może latać bez modułu dowodzenia, więc nie należy go zostawiać w niebezpiecznych miejscach. Jako że moduł ratunkowy jest kapsułą ratunkową, sam statek nie posiada osobnych kapsuł. To oznacza, że jeżeli ktoś jest na początku statku, to żeby dostać się do kapsuły ratunkowej musi przebiec cały statek. Teoretycznie moduł główny powinien być w stanie walczyć, jest on jednak dość lekko uzbrojony i w miarę duży, więc niekoniecznie jest do tego przeznaczony. Na koniec garść własnych przemyśleń. Statek jest ciekawy, graficznie dopracowany i ma bardzo ciekawy, troszkę militarystyczny styl charakterystyczny dla Drake. Jest to jednostka, której głównym celem jest uniwersalność. W żadnym z zadań, do których zostanie wyspecjalizowana, nie będzie jednak najlepsza. Dodatkową przewagą statku jest to, że każdy moduł ma 2 pary drzwi, a więc jest go bardzo łatwo załadować i rozładować, również z kosmosu.
Ładownie są przystosowane do transportowania Dragonflyów, a więc statek może służyć jako mały lotniskowiec. Teoretycznie do statku mieści się kilka większych statków, takich jak Merlin, ale nie został on przystosowany do ich przewożenia. Lądowanie i startowanie Merlinem z pokładu Caterpillara jest dość trudną operacją i łatwo jest uszkodzić oba statki. Na pewno nie będzie się dało wystartować w awaryjnej sytuacji. Osobiście nie traktowałbym tego statku jako małego lotniskowca. Dla mnie jest to średniej wielkości statek z dużą załogą, który ma stanowić wsparcie dla tej właśnie załogi. Mówimy tu o zbieraniu śmieci w kosmosie, piractwie, abordażach albo wsparciu dla sił naziemnych lub ostatecznie handlu. Patrząc na zestaw dostępnych modułów, statek przedstawia się jako mobilna baza dla małej lub średniej organizacji, która jednak preferuje akcje osobiste, a nie w myśliwcach. Możemy statek przystosować do wyposażenia sił zbrojnych, które śpią na miejscu, i poskładania ich oraz ich ekwipunku po akcji. Jeżeli z akcji wynieśliśmy coś, to mamy warsztaty, które mogą to przerobić, a na koniec możemy rozłożyć mały stragan, na którym nasz urobek sprzedamy. Czy Caterpillar jest wart tych $370, za które jest sprzedawany? Jeżeli planujemy używać go jako statku handlowego, to moim zdaniem są to stracone pieniądze. Możemy dołożyć $7 i kupić Starfarera. Będziemy mieli dużo lepszą jednostkę handlową. Możemy również zaoszczędzić $124 i kupić Hula C. Będzie on miał dużo większą pojemność, co predysponuje go jednak do handlu. Jeżeli lubimy egzotykę, to jest jeszcze Banu Merchantman, który zapowiada się bardzo ciekawie. Silnie uzbrojony statek handlowy, który będzie dodatkowo tańszy od Caterpillara. Jeżeli jednak chcemy mieć statek, który jest mobilną bazą dla jednostek naziemnych, z możliwością zrobienia czegoś na boku, to chwilowo nie ma lepszej opcji. Mamy statek, który ma baraki, ambulatorium, zbrojownię i warsztat w jednym. Statek dostępny jest tylko w ramach specjalnych sprzedaży. Warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie statki, o których opowiadam, będą dostępne w grze i nie trzeba wykładać na nie prawdziwych pieniędzy. Do grania wystarczy paczka startowa. Kupując te statki, wspieramy jednak produkcję gry. Jak zawsze zapraszam na naszą stronę, forum oraz do nas na serwer TS-a. Do zobaczenia w świecie Star Citizena!